panowie komendanci, ekscelencjo księże biskupie, panowie parlamentarzyści, państwo samorządowcy, a przede wszystkim drodzy policjanci, drogie pani i panowie policjanci, mieszkańcy Ostrołęki. Są takie momenty, kiedy można poczuć uzasadnioną satysfakcję. I to jest taki moment. I są takie momenty, kiedy należy umieć powiedzieć dziękuję wszystkim, którzy na to słowo dziękuję zasłużyli. To też jest taki moment. Myślę, że przede wszystkim powinniśmy się dzisiaj cieszyć nie z tego, że powstał kolejny budynek, tylko z tego, że konkretni ludzie, wy, którzy pełnicie taką piękną i zaszczytną służbę, zostaliście w jakimś sensie też docenieni stworzeniem godnych warunków, żeby tą służbę na rzecz społeczeństwa miasta Ostrołęka i całego powiatu ostrołęckiego pełnić. To wy zasługujecie na ten budynek i ja ogromnie się cieszę, że miałem dzisiaj możliwość wykonywania z jednej strony swojego obowiązku, ale też i szczególnego przywileju, że mogłem dzisiaj w obecności panów komendantów, w obecności wszystkich tu zgromadzonych wręczyć wam medale za długoletnią służbę, że mogłem uczestniczyć w ceremonii wręczenia odznaczeń za zasługi dla policji. Bo zawsze mówię, że to jest obowiązek, ale to jest i przywilej, i obowiązek bardzo zaszczytny. Zaszczyt to jest podwójny, bo reprezentuję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale też to jest dla mnie okazja, żeby uścisnąć rękę wielu wspaniałym ludziom. I to także jest zaszczytem. Szanowni Państwo, jestem dumny jako wojewoda mazowiecki z tego, że dzisiaj województwo mazowieckie to jest województwo, w którym realizuje się najwięcej inwestycji w Polsce, a program inwestycyjny, który konsekwentnie rozwija się od lat, jeśli chodzi o standard obiektów, w których pracują nasi policjanci, nie ma w poprzednich latach precedensu. Nieco ponad miesiąc temu otwieraliśmy bardzo podobny obiekt w Płocku. To dwie największe inwestycje policyjne w kraju realizowane w ostatnich latach. Pamiętamy dobrze niedawne otwarcia inwestycji policyjnych w Grójcu, w Jabłonnie. To naprawdę ogromna rzecz i ogromna zmiana, która dzieje się w ostatnich kilku latach, jeśli chodzi o standard pracy policji. Zasługujecie na to i potrzebują tego mieszkańcy powiatu ostrołęckiego. Zarówno ci, którzy tutaj w kulturalnych, we właściwych, godnych warunkach mogą przyjść załatwić swoje sprawy, jak i ci, którzy są na bakier z prawem i trzeba się nimi zająć w sposób sprawny i profesjonalny. Szanowni Państwo, nie byłoby początku tej inwestycji bez tych wszystkich zdarzeń, o których moi przedmówcy powiedzieli, ale także bez tego momentu, kiedy ja osobiście kolędowałem, jak to napisał któryś z ostrołęckich dziennikarzy, powątpiewając, czy to przyniesie jakikolwiek skutek, i rozmawiając i z panem prezydentem, i z panem starostą, i z wójtami, i prosząc o decyzję o wyasygnowaniu środków na wsparcie już nie przygotowania do inwestycji, ale rozpoczynającej się wówczas inwestycji. To przyniosło efekt. I choć te deklaracje ówczesne nie w pełni zostały zrealizowane, to nie mam wątpliwości, że one były jednym z kluczowych elementów pomagających w podjęciu decyzji o finansowaniu tej inwestycji i rozpoczęciu tej budowy przez ówczesnego komendanta głównego policji i ówczesnego ministra spraw wewnętrznych pana Jerzego Millera, z którym osobiście kilkakrotnie rozmawiałem o potrzebie inwestycji w Ostrołęce. Kontynuowali tę inwestycję kolejni ministrowie. I myślę sobie, że bardzo wiele osób tutaj może być tą inwestycją usatysfakcjonowanych, może czuć się dzisiaj dumnych, bo to jest wspólne dzieło. Wspólne dzieło zarówno tych, którzy sprawowali swoje funkcje rządowe, samorządowe w ostatnich latach, jak i przed nami. Szanowni Państwo, ogromnie dziękuję też obecnym komendantom policji, w szczególności panu komendantowi Działoszyńskiemu, bo bez programu standaryzacji, bez tej energii, którą
wnieśli pan komendant Działoszyński i pan komendant Popławski tej w pewnym momencie zwalniającej inwestycji nie udałoby się przyspieszyć i sprawnie dokończyć. Panie komendancie, ogromne podziękowanie. Jeszcze raz gratuluję wszystkim wyróżnionym. To było zaszczytem reprezentować prezydenta i uścisnąć wam wszystkim ręce. Gratuluję mieszkańcom Ostrołęki tej wspaniałej inwestycji, która rodziła się wiele lat. Ale i tutaj troszeczkę odniosę się do tego, co powiedział pan poseł Czartoryski. Duże inwestycje czasem wymagają wielu lat i wielu szczebli decyzyjnych, żeby mogły się rozpocząć. To nieprawda, że została pogrzebana szansa na blok energetyczny w elektrowni Ostrołęka. Nawet dzisiaj w siedzibie spółki Energa toczą się rozmowy z kandydatem, bardzo poważnym kandydatem na inwestora, który chce wejść i tą inwestycję realizować. To nieprawda, jak ktoś z tu obecnych kilka dni temu powiedział, że nie będzie budowana obwodnica Ostrołęki. 15 maja obwodnica została przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pozytywnie zaopiniowana. I ta pozytywna opinia na wniosek pana prezydenta Kotowskiego i na wniosek mój wydana w procedurze konsultacji dokumentu implementacyjnego do strategii rozwoju transportu drogowego w Polsce jest ogromnie ważnym, choć tylko drobnym krokiem, który przybliża realizację tej inwestycji. Po raz pierwszy obwodnica Ostrołęki zaistniała jako tytuł inwestycyjny w oficjalnym dokumencie rządowym, który co prawda jeszcze wciąż jest w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, ale który będzie przyjęty. I to jest pierwszy krok, żeby przeszła za jakiś czas do już rządowego programu budowy dróg krajowych. I to jest przede wszystkim podstawa, żeby wreszcie, jak ten dokument zostanie po procedurze oceny oddziaływania na środowisko przyjęty, żeby była podstawa, żeby rozpocząć pierwsze prace studialne nad przygotowaniem tej inwestycji. Wierzę, że zarówno blok energetyczny w Ostrołęce powstanie, ponieważ budują się dzisiaj linie przesyłowe energii elektrycznej, którą ten blok ma produkować. I wierzę, że powstanie obwodnica Ostrołęki i że jest to czas nie jutra, co prawda, ale też czas nie nadmiernie odległy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie wojewodo.